moim kolejnym filmiku. Dziś zapraszam Was na tak, który wymyśliła i do którego nominowała mnie Marysia z kanału Książki Rządzą. I jest to Back to School, książki tak, którego nie powinnam chyba robić, bo hello, hashtag dinozaur, szkoła już dawno, dawno za mną. Nie mam zamiaru do niej wracać, ale obiecałam Marysi, że zrobię ten tak, więc okej, przywdziałam mój szkolny mundurek, bo tak właśnie wyglądałam mniej więcej w szkole przez... No, 4 lata liceum na pewno, ale to już zaczęło się chyba w podstawówce, czyli czerń, czerń i tylko czerń, ponieważ to najlepszy kolor na świecie, więc mój mundurek tutaj, proszę bardzo, przybrany, no w szkole nie malowałam się, bo nie mogłam. Więc tak, przechodzimy może do tych pytań, które wymyśliła Marysia. Będzie to tak na szybko, bez jakiegoś specjalnego montażu, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, robię to na szybko, bo jutro jadę do Ełku, więc ten filmik puszczam, gdy jestem w Ełku i gdy wracam z Ełku, wtedy biorę się za wszystkie możliwe zaległości już na pewno, bo turniej ogarnięty, reszta rzeczy ogarnięta i będę mogła w końcu skupić się na Bookshelf Tour i innych tego typu sprawach. Ale okej, z jakim bohaterem książkowym chciałabym siedzieć w ławce? I jest to pierwsze pytanie. I tutaj do tego czegoś pytania wybrałam. On chyba nie chce ze mną siedzieć w ławce. Stary, co jest grane? Hello! Dobra, mamy, to jest Dymitr Bielikow, oczywiście mój kochany Dimka, Team Dimka z Akademii Wampirów. Chociaż nie wiem, czy gdybym tak siedziała z nim w ławce, to czy cokolwiek bym z tych lekcji wyniosła. Jaką potrawę z fantastycznego świata zabrałabym na drugie śniadanie? Tu stawiam na lembasy z Władcy Pierścieni, taki niepozorny chlebek i w ogóle, no ale to jest elfickie jedzenie. Elfy poza tym są szczupłe, więc pewnie bym nie przytyła, najadłabym się, nie przytyłabym. Myślę, że to byłby strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o coś do picia, bo właśnie, czekajcie, myślę, to może piwo kremowe z Harry'ego Pottera, no szkoła, napój bezalkoholowy chyba by przeszło. Jaki książkowy sport chciałabym uprawiać na WF-ie? Tu stawiam na bieganie po labiryncie, bo można by tak fajnie wbiec do tego labiryntu, żeby nie wybiec na jakąś klasówkę czy coś w tym stylu. Myślę, że to byłaby fajna sprawa, takie bieganie po labiryncie. Oczywiście bez buldożerców, żeby nie było. Jaka książkowa postać byłaby moim wymarzonym nauczycielem? I tutaj myślę, że... Tylko nie wiem, czy gdybym miała takiego nauczyciela, czy też mogłabym się skupić na nauce, siedząc z Dimką i jeszcze mając takiego nauczyciela, ale stawiam na Marka Utneya z Marsjanina. Do tej pory jest mój buziak na tej książce. Kiedyś jak nagrywałam organizację biblioteczki, pocałowałam tę książkę jakoś tak z emocji, gdy ją chwyciłam. I ten buziak został właśnie na moim cudownym, wspaniałym Marku Utneyu. Ten facet ma taką pasję, że pewnie tak fajnie opowiadałby na każdy temat, a gdyby był na przykład moim wychowawcą w dodatku, być może zabrałby nas na wykopki czy gdzieś, albo na Marsa, więc stawiam na Marka Utneya z Marsjanina. Jaki przedmiot z Hogwartu chciałabym mieć w moim planie lekcji? Quidditch, latanie na miotle. Tak jak chyba większość ludzi na tym świecie, zastanawiamy się z Ulą nad tym, żeby dołączyć do wrocławskiej drużyny Quidditcha, jeżeli jest taka możliwość, bo są takie drużyny w różnych miastach i we Wrocławiu też jest i cały czas to rozkminiamy. Bardzo, bardzo chciałabym w ogóle w takiej drużynie grać, choć szkoda, że no jednak raczej to toczyłoby się wszystko na ziemi, a nie w powietrzu, ale okej. Jaką książkę chciałabyś dodać do kanonu lektur szkolnych? Jest to coś, o czym ostatnio mówiłam przy okazji jakiegoś filmiku, pokazywałam wam tę książkę. Chodzi o Złodziejkę Książek Markusa Zusaka, ponieważ jest to świetna historia, bardzo wartościowa, o przyjaźni, o życiu w tych trudnych czasach, jakimi była II wojna światowa, opowiedziana z ciekawej perspektywy, bo z perspektywy śmierci. Jest to taki totalny must have. Z tego, co ostatnio pisaliście, przynajmniej co niektórzy w szkołach mają już Złodziejkę Książek. Nie wiem, czy jako lekturę uzupełniającą, czy taką normalną lekturę. Za moich czasów jednak tej książki w ogóle nie było, więc gdybym ja miała cofnąć się do moich czasów, na pewno dorzuciłabym Złodziejkę Książek, a jeżeli Złodziejka Książek rzeczywiście teraz dołączyła do kanonu lektur szkolnych, to nic, tylko się cieszyć. Naprawdę wam tego zazdroszczę, że możecie teraz w szkołach czytać taką dobrą książkę, powieść, jaką jest właśnie Złodziejka Książek. Przedostatnie pytanie, do jakiego fantastycznego świata chciałabym pojechać na szkolną wycieczkę? I to jest proste, ponieważ chciałabym udać się do Westeros, żeby zobaczyć żelazny tron, żeby pogłaskać smoki, przybić piątkę nocnemu królowi i to przeżyć. Nie no, fajnie byłoby zobaczyć na przykład Królewską Przystań. Co prawda byłam w Królewskiej Przystani, można by rzec, ponieważ byłam w Mdinie. Mdina, tam kręcono niektóre właśnie sceny z tej Królewskiej Przystani, Mdina na Malcie i
kurczę, chciałabym, naprawdę chciałabym odbyć taką wycieczkę. Muszę uśmiechnąć się do Marka Watneya, naszego cudownego, wspaniałego nauczyciela, żeby nas tam zabrał. Może się uda. Przechodzimy więc do ostatniego pytania. Mówiłam, że w ogóle ten tak jest dzisiaj taki szybki, zakręcony. Na ekranizację jakiej książki chciałabym pójść z klasą do kina? I tutaj dwie rzeczy. Jedna to... Dobra, to jest taki bardziej żart, ale muszę wam pokazać książkę, którą dostałam wczoraj od mojego brata i jego rodziny na urodziny. Chciałabym zobaczyć taką troszeczkę inną ekranizację Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, czy to widzicie, Darth Vader i syn i tutaj mała księżniczka, tak? Czyli księżniczka Leia. I są to tak naprawdę przepięknie wydane książki, tak cudowne, wspaniałe. Nawet są tutaj takie motywy związane ze szkołą, to skoro mamy taki szkolny tak, to wam pokażę. Taki szkolny motyw. Proszę bardzo, ojciec podwozi córkę do szkoły. Trochę ją zawstydza, ale tylko troszeczkę. Jestem zakochana w tych wydaniach, to w ogóle było w takim ładnym pudełku, które zaraz znajdę. Tak właśnie wygląda to pudełko, dwie książki w środku. Nie wiem, ile to kosztowało, nie mam zielonego pojęcia, wiem tylko, że było kupione w TK Maxie. Także gorąco, gorąco dziękuję Bartkowi, Agnieszce, Marysi oraz Ali za ten prezent, bo jest naprawdę genialny, kapitalny. Gdy to wczoraj zobaczyłam, to żebyście tylko widzieli moją minę. Naprawdę wow, raz jeszcze dziękuję. A teraz wracając do tematu tak na poważnie, tą ekranizacją, którą chciałabym zobaczyć na dużym ekranie, to jest Czas żniw Samanthy Shannon. Do tego Pieśń jutra, Zakon mimów, czy raczej Zakon mimów, Pieśń jutra i jeszcze cztery tomy, które powstaną. To mogłoby być coś epickiego. Przecież ta walka na duchy, to rzucanie duchami, kto czytał, ten wie, o co chodzi. Zobaczenie tego na dużym ekranie to byłoby coś wow. Co prawda nie wiem, czy szkoła by puściła nas na tę ekranizację, ponieważ tych książek raczej nie dorzuciłabym do kanonu lektur szkolnych, ale gdyby była taka możliwość, to jak najbardziej Czas żniw Samanthy Shannon. I to tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli się spodobał, będę oczywiście wdzięczna za łapkę w górę. No i teraz właśnie, kogo mogłabym do niego nominować? Kurczę, powiem szczerze, że nie wiem, kto chodzi jeszcze do szkoły z tych osób, które kojarzę z BookTube'a, więc po prostu nominuję każdego, kto ma ochotę zrobić ten tag. No i też nominuję was, żebyście w odpowiedziach tutaj w komentarzach poniżej wklejali swoje odpowiedzi na te pytania: co, gdzie, jak, jaka ekranizacja, jakie zajęcia, jaki nauczyciel, co chcielibyście wziąć do szkoły, zjeść z fantastycznego świata. Odpowiadajcie tutaj poniżej, jestem strasznie ciekawa waszych odpowiedzi. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym, jak już wrócę z Ełku, czyli za jakieś 4 dni. No, tak mi się wydaje. Także tak, to by było na tyle. Może dajcie znać, czy wolicie najpierw Book Haul, czy Haul ze Stanów, bo dalej nie zrobiłam Haula ze Stanów. A mam te wszystkie rzeczy, nigdzie ich nie pokazywałam specjalnie z myślą, żeby pokazać je w filmiku. W sumie wiecie co, jeżeli uda mi się zmontować kiedyś te filmiki ze Stanów, to wyjdzie chyba coś z tego dobrego, ponieważ w tych filmikach mam jeszcze śnieg w Nowym Jorku. A latem nie było tego śniegu, wiadomo, więc jak puszczę te filmiki w grudniu, to akurat bije się z klimatem w zimowe klimaty. O, wiecie o co chodzi, więc to czy Bookshelf Tour? Dajcie znać. Bookshelf Tour, Book Haul czy Haul ze Stanów. Dajcie znać, co będziecie chcieli w pierwszej kolejności, to postaram się sprostać waszym prośbom i to by było na tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę i za to, że się rozwodzę na koniec jak zwykle. Trzymajcie się, pa!